Chciałbym dziś powiedzieć o takiej walce dwóch chwał: Bożej i ludzkiej. To, co dokładnie chcę powiedzieć, chcę powiedzieć o pewnym iskrzeniu, które musi nastąpić, jeżeli masz relację z żywym Bogiem. Bo jeżeli twoim Bogiem jest bałwan, czyli nie wiem, coś sobie człowiek postawi, albo coś decyduje o tym, co jest priorytetowe i najważniejsze w Jego życiu, czyli bałwan, lub może to być, nie wiem, wymyślony Jezus, Jezus ułożony w naszej głowie, który pasuje nam do takiego trybu życia, jakie chcemy, to wtedy nie ma tarcia, nie ma tego iskrzenia. Jezus wchodzi w tarcie, wchodzi w konflikt nie tylko z faryzeuszami uczonymi w piśmie, z tym, co jakby diabelskie, o tak nawet się wyrażę, ale wchodzi w konflikt w tym, co stare, egoistyczne w nas, co nieprzemienione, to jest konfliktowa przestrzeń w naszym uczniostwie. Uczeń polega na tym, że niewiedza jest zastępowana wiedzą. A tej, tą, tą niewiedzę trzeba zmieniać. I jeżeli teraz widzicie, mamy bałwana, no to tego nie ma, no bo z bałwanem się nie posprzedzasz. To może być człowiek, który nie wiem, nie potrafi żyć w zgodzie z nikim, ale będzie świetnie się czuł. Od 20-30 lat w kościele chodził na nabożeństwa. Jego czytanie Słowa Bożego nie jest czytaniem duchowym, raczej takim czytaniem wiedzy, pamięci. On czyta i on wie, że wie, on, on nawet powie wam ile lat czyta. Z ludźmi żyć nie potrafi, ze swoim Bogiem żyje, bo jego Bóg jest taki, jak on sobie życzy. Jego Bóg nie kazuje mu przepraszać, zmieniać się, być cichszej czasami, a czasami głośniej. Nie ma tarcia, nie ma uczniostwa, nie ma wysiłku uczenia się. A więc chcę powiedzieć o lekcji walki, powołania ze świeckimi ambicjami. Ważna lekcja, której musimy się nauczyć. I właściwie bym powiedział, że dzisiaj jakby podam takie trzy lekcje, które musimy najpierw zobaczyć. Musimy to zobaczyć, aby się nad tym modlić i aby nas to przemieniało. Z tego fragmentu niedawno były tu już wykłady. Ja też zresztą nie pierwszy raz z Niego tutaj głoszę. Jednak wysilmy się dziś i poprośmy, aby Duch Święty do nas przemówił tym, co z tego miejsca Słowa Bożego, chce ożywić w nas w tym chodzeniu za Panem Jezusem. Słuchajmy się uważnie, nie na pamięć, bo ja wiem, że my znamy słowo, znamy tę dobrą nowinę i, i nie zaskoczę was, że przeczytam z, z którejś z Ewangelii czy z listów coś, co powiedział o tego, nie czytałem jeszcze. Nie? No chyba, że nie wiem, w tamtym miesiącu pierwszy raz zacząłeś czytać, to oczywiście na początku to dla człowieka jest odkrywcze. Ale odkrywcze jest to Boże natchnienie tego słowa. To, że Duch Święty ze słowa, które czytałeś nie wiem, pięćset razy i było ok, po prostu przyszedłeś, i gdzieś coś innego, nagle wychodzi ogień ze słowa wychodzi piękna lekcja, wychodzi Boże pouczenie, z czegoś, co do tej pory nie mówiło do nas tak. A więc wsłuchujmy się w słowo Boże, nie tyle w to, co wiemy. Przejdźmy do Mateusza, do 20 rozdziału. Anglia Mateusza, 20 rozdział, 17 do 28. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy. Wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć, i wydadzą go poganom na pośmiewisko, i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Tu, w tym fragmencie, idziemy zaraz dalej w tym tekście, ale widzimy Bożą chwałę. To jest prawdziwa Boża chwała. Teraz dostajemy kolejną lekcję: chwała ludzka, oparta o pychę i próżność, wchodzi w tarcie, wchodzi w relację z tym, co mówi Jezus. Wtedy przystąpiła do Niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła Mu pokłon i prosiła go o coś. A o niej rzekł: Czego chcesz? Rzecze Mu. Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: Możemy. Mówi im: Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej, czy po, po lewicy, nie moja to rzecz, lecz ojca mego, który da to tym którym zostało przez niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. I oczywiście nie potępiajmy ich, ponieważ te motywy przejawiają się też czasem w naszym życiu, tylko inaczej się nazywają. Do czego zresztą zaraz przyjdziemy. A więc chwała Boża. Tutaj następuje tarcie. Z tym, co człowiek by chciał, jakby sobie człowiek wyobrażał, jaki to Jezus powinien być i co zrobić, i najlepiej mu odpowiedzieć, jakby to było dobrze. I Bóg nas z tym teraz nie zostawia, ale dostajemy naukę o prawdziwym uwielbianiu, i dostajemy możliwość wyboru każdego człowieka, czyli dalsze wersety 25 do 28. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł, wiecie, Iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między Wami. Ale ktokolwiek by chciał między Wami być wielki, niech będzie sługą Waszym. I ktokolwiek by chciał być między Wami pierwszy, niech będzie sługą Waszym. Podobnie jak syn człowieczy. Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Sławny biblista William MacDonald po przeczytaniu tego fragmentu powiedział takie słowa, smutny komentarz dotyczący ludzkiej natury. Wracamy do początku tego, co czytaliśmy, 17 werset. A Jezus mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Się, ja się nie pomyliłem. Celowo przeczytałem jeszcze raz, byśmy mogli usłyszeć to słowo. Są ciągle w okolicach Jerycha, ale są w drodze. Stąd do Jerozolimy, czyli z miejsca, gdzie... Rozpoczyna się nasza historia, droga wiedzie do góry. Ci z was, którzy mieli to szczęście i radość zwiedzać Izrael i być i zobaczyć te miejsca, gdzie się to działo, to wiedzą, jakie to jest y, ogromne wzniesienie, jechać czy zjeżdżać w dół z Jerozolimy do Jerycha lub na odwrót z Jerycha do Jerozolimy mocno pod górę. Jerozolima wznosi się 500, pomyślcie, posłuchajcie, 580 metrów nad poziom morza. 580 metrów nad poziom morza. Jericho, jeśli to by był tutaj ten mój pulpit, poziom morza, 580 metrów nad poziom morza jest Jero Jerozolima. I przecież niewielki kawałek dalej mamy Jericho, 270 metrów poniżej poziomu morza. Popatrzcie na tą różnicę. Oto różnica poziomu pomiędzy tymi miastami. 850 metrów przy niewielkiej, 27 kilometrów dokładnie miałem przyjemność w moim życiu dwukrotnie tą drogą przejechać. Dotrą tam w jeden dzień. Dlaczego w ogóle o tym mówię tu, o tej różnicy? Jezus mając zamiar wstępować do Jerozolimy... Jest tutaj takie greckie słowo, anabajno, które oznacza wspinać się w górę. Oznacza wznosić się, wstępować wzwyż. Nawet tłumaczone jest też jako wytrysnąć, iść pod górę. To jest hebrajski termin. I Jezus ten, tego terminu używa, tego słowa używa, kiedy mówi idziemy do Jerozolimy. Kiedyś głosiłem inne nauczanie, m, nawet nie pamiętam, czy na jakiejś konferencji, czy tu, że idziemy do Jerozolimy. Ale tutaj ten hebrajski termin z czasów pierwszej świątyni, czyli z 959 roku przed narodzeniem pana Jezusa, oznaczał właśnie wstępowanie na ważne święto. Oni używali wtedy dokładnie tego słowa, oznaczał drogę do świętego miasta, na wielkie święto paschy i przaśników. Tym razem baranek Boży używa tego słowa i wstępuje na święto, w którym będzie ofiarowany. Za Jezusem na święta w tamtym czasie i obok, i wokół szły tłumy z własnymi nadziejami, z własnymi pragnieniami. W przypowieści. O miłosiernym Samarytaninie, na przykład, pamiętacie taką przypowieść? Mamy nieużyte słowo wstępować do Jerozolimy, ale tam jest słowo, kiedy czytamy o, pamiętacie, zbójcy pobili człowieka, nie będziemy tego czytać, to jest tylko tak na marginesie, wam mówię, i przechodził kapłan, Lewita, Samarytanin, oni, tam jest użyte inne słowo, oni wstępowali w dół, szli w kierunku Jerycha z Jerozolimy, szli na dół, czyli tam było stępowanie. I tym akurat, którzy wstępują tam w dół do Jerycha, nic nie pomogła atmosfera świątyni. W głowie, kiedy szli w dół, mieli jeszcze odgłos pieśni, jeszcze gdybyście dobrze ich powąchali, to czuć było kadzidło, i święte olejki i tak dalej. Jeszcze w głowie szumiały im modlitwy, ale ich serca były obojętne. I tam jest takie użyte, kiedy czy studiowalibyśmy głębiej historię o miłosiernym Samarytaninie, słowo, że obeszli go wokół, mające znaczenie właśnie obchodzenia czegoś, odparowywania się od czegoś, obchodząc to. Minęli go mimo, jest po prostu powiedziane u nas. Oni zstępowali w dół i nic im nie pomogło, że byli u góry. Tu mamy odwrotną sytuację. Mesjasz, zbawca Jezus wstępuje do góry. I tak będzie z nami dzisiaj. Po wyjściu za bramę naszego zboru, jeśli nie przestaniemy jedynie słuchać słowa jako kazania i oceniać je w ludzki sposób jako kazanie, a nie zaczniemy skupiać się na tym, aby Duch Święty... Używał świętego słowa Bożego w naszym życiu. Poproś dziś Ducha Świętego, niech mówi: ja, ja, może nie jestem kimś, kogo Ci się najlepiej słucha, może wolisz innego brata, słuchaj, to nie ma teraz znaczenia. Poproś Ducha Świętego, mów do mnie przez Twoje słowo: niech się odbędzie tarcie w tym, co we mnie stare, na rzecz tego, co w Tobie dla mnie nowe. Nie chcę pozostawać takim, jakim jestem. Gdziekolwiek nas teraz słuchasz, czy w swoim domu na kanapie, czy jadąc gdzieś na tej zimowej, zasypanej śniegami trasie, czy w Polsce za granicą, czy tutaj wy jesteście, ja szczerze mówiąc, sam siebie dziś chcę przygotowywać. Mów panie do mnie, pouczaj mnie, chcę być twoim uczniem, bo tak będzie z nami. Jeśli nie przestaniemy słuchać, będziemy jak ci, co zstępowali. Nic nam nie da, że byliśmy. Czasami na miejsce zgromadzeń ludzie też mówią świątynia, kaplica, mówią byłem w kościele i tak dalej. Nic nam to nie da, jeżeli nie będziemy zostawać uczniami Jezusa, a jedynie będziemy słuchać kazań, no i wszystko. Wracam do naszego tematu. Ruszają w kierunku nasz, najważniejszego miejsca ludzkości. Ruszają w kierunku, w którym właściwie Boże Serce wyznacza centrum wszechświata nie tylko centrum układu słonecznego, ale centrum wszystkich galaktyk. Wyruszają w miejsce, które jest aż tak bardzo centrum wszystkich galaktyk, że zgaśnie Słońce. Kiedy Bóg ofiaruje swojego Syna, dając go, kiedy Syn ofiaruje siebie za nasze grzechy, kiedy Bóg daje nam ten prezent, ten dar życia, dar zbawienia. Lecz Pan widzi, że coś jest nie tak, kiedy oni wstępują teraz, idą do góry, Pan widzi, że coś jest nie tak w uczniach i pośród uczniów. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Dał, abyśmy słyszeli. Abyśmy przyjęli, abyśmy się uczyli. To jest, to, to jest Jego dar miłości. Ale Pan widzi, że coś jest nie tak z uczniami i pośród uczniów, a przecież pragnie ich przygotować na właściwe przeżycie tego, co nadejdzie. To wszystko za chwilę z nich wyjdzie. Zaczyna mówić. Idzie w kierunku największej hańby, jaka może na świecie spotkać Boga. W kierunku Golgoty. Wiemy, że cała droga Jezusa jest przybliżaniem się do Golgoty. Im więcej było tych rybków, chlebków i tak dalej, to były większe tłumy. Im mniej rybek, mniej chlebków, więcej nauczania, więcej słowa Bożego, tym mniej ludzi, aż do krzyża, gdzie rozpacz i samotność go czekają. Idzie w kierunku tej hańby, uwielbienia i bitwy. Teraz to jest jego trzecia zapowiedź śmierci. Trzecie starcie z ludzkimi planami wobec tego, co powinien zrobić Pan Bóg. Pierwszą zapowiedź, jak wiem, że to wiecie, nieraz się tutaj o tym stu, w tej kazalnicy czy w tym miejscu mówiło. Pierwsza zapowiedź to była odparta tymi diabolicznymi argumentami Piotra w Mateusza 16. Odejdź ode mnie, Szatanie. Piotr jest tam zgorszeniem dla Pana. Nie chcę tego teraz wyjaśniać, ale warto sobie to dokładnie postudiować. Druga zapowiedź, może my ludzie coś się z niej nauczymy, ale okazuje się, że nie. Uczniowie smucą się, nie chcą tego słyszeć, boją się pytać, i kulisy tej drugiej zapowiedzi odsłania nam marek. W dziewiątym rozdziale trwa dyskusja: kto z nas jest najważniejszy? Zbliżają się do Jerozolimy, ma się objawić Mesjasz, ale trwa dyskusja. Kto jest najważniejszy i trzecia zapowiedź to ta, którą dziś czytamy, i co? Jest inna niż wszystkie. Podaje coś, czego do tej pory nie słyszeliśmy, podaje kolejność zniewak, po których nastąpi zwycięstwo. Jego serce drży w Nim nie tylko z miłości do nas. Tak umiłował świat, że dał. Jego serce drży w Nim. Przed tym, ku czemu idą. Podaje kolejność zniewak, po których nastąpi zwycięstwo. Wydanie, ubiczowanie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie. Widzimy coś jeszcze. Ta śmierć nie obciąża jedynie Żydów. Nie wiem, czy wiecie, że wiele razy w historii ludzkości mówiono do Żydów, że to zabójcy Chrystusa. zabójcami Boga ich nazywano. Czytałem kiedyś wspomnienia jednej Żydówki, Zanim znalazła się w obozie koncentracyjnym, lata przed wojną, nie mogła się nadziwić, dlaczego w jej wiosce inne dzieci śmieją się i krzyczą na nią, i mówią, że jej rodzina to zabójcy Chrystusa, zabójcy Boga. Pytała swojego dziadka dlaczego? Pytała swoich rodziców. I wiele zresztą, czytając z pamiętników, wspomnień żydowskich, takie rzeczy można przeczytać: dlaczego nazywano ich tak, bo tak o nich mówiono? Tak, jakby pogański świat nie miał w tym krzyżu udziału i zbawienia, ale Słowo Boże mówi coś innego. On dla nas wszystkich przyszedł. Dla nikogo bardziej, dla nikogo mniej. Syn człowieczy, mówi Słowo Boże, zaczyna tak: będzie wydany. Pan nie ma nic nie ma domu, własności, własnych ambicji ale zostanie nam w całości dany. Wydany będzie cały. Innymi pięknymi słowami Biblia to powie do końca nas, co? Umiłował, skażą Go na śmierć tego, przez którego jest życie, przez którego wszechświaty i światy tętnią życiem, tego, przez którego jest życie, skażą na śmierć. I to nie koniec objawienia, i tu jest to, o czym mówiłem, wydadzą Go poganom, mówi Słowo Boże. Bo On jest dany, wydany dla wszystkich ludzi, tak naprawdę przyszedł dla grzeszników, tak naprawdę przyszedł. Bo grzech oddziela nas od Boga. Jak mówiłem ostatnio, nie metry, nie kilometry. Od Boga nie oddzieli cię największe podziemne więzienie. Ani woda, ani ogień nie zaleją. O, wody nie zaleją miłości. Ani przejdziesz przez wodę, mówi Izajasz, i przez ogień. On jest dany, wydany dla wszystkich ludzi. Za chwilę, jeszcze trochę, będą się śmiać i drwić z Bożej naiwności, Będą mówić, że Bóg jest naiwny, człowiekowi się będzie wydawać, że to on jest mądry, to jest to tarcie, i będą się śmiać z dobra Bożego. C.S. Luis kiedyś powiedział, że najgorszym rodzajem uśmiechu, jaki człowiek może wyrazić na swojej twarzy, jest uśmiech kpiny. To będzie śmiech reprezentujący wszystkie kpiny na temat Boga od wtedy aż do końca dni. Tak myślę. Nie ma, powtarzam, za z swoimi słowami może, nie ma chyba straszniejszego śmiechu niż śmiech nad ludzkim nieszczęściem. Nie da się gorzej uśmiechnąć, nie da się gorzej śmiać w życiu niż śmiać się z nieszczęścia bliźniego. To jest tak dalekie Bogu. To już. Nie śmiech zresztą, to jest wtedy drwina jest diabelskie. Bywa się, że dzieje się to dzisiaj wobec słabych, wobec biednych, wobec chorych, wobec ludzi, którzy nie potrafią sobie w życiu poradzić, ale tam stanie Jezus, tam stoi Jezus. Kościół to w tym fragmencie musi widzieć. Musimy prosić Duchu Święty, potrzebuje. Twojej mądrości dla mojego serca, dla moich myśli, w moim uczniostwie. Nie chcę słyszeć kazania. Chcę słyszeć Twoje powołanie, Twoje prowadzenie. Chcę inny z tego miejsca wychodzić. Ja nie chcę taki sam być w domu i wszędzie cały czas, jak byłem. Chcę się zmieniać. Zmieniaj mnie, Panie. Oto Cię prosimy wszyscy, którzy kochamy Ciebie. Amen. Zmieniaj nas, Panie. Po pośmiewisku przyjdzie ubiczowanie, jak czy jako. Lekarstwo dla świata ranami i sińcami. Bóg przyrządzi coś, czego żadna apteka ludzkości nie byłaby w stanie dać. Ta agresja kładzie na nim nasze słabości i choroby. Już za samo to powinna by była na ludzkość spaść kara. Tak by mówiła każda ludzka sprawiedliwość oprócz sprawiedliwości, miłości Bożej. Ale właśnie. Potem krzyknął, ukrzyżuj go. To jest to miejsce, do którego On idzie. Miejsce, z którego zacząłem dzisiaj. Idziemy do Jerozolimy. Potem mu krzyczą, będą krzyczeć: Ukrzyżuj go. Jezus tam właśnie idzie teraz w górę, ku temu krzyżowi. I wiemy, że śmierć na tym krzyżu go nie utrzyma. Boża odpowiedź nie będzie karą. Bóg nie odpowie karą, mógłby tak zrobić, i nikt nie mógłby mu niczego zarzucić. W tym momencie. Nie pamiętam już któryś ze znanych ewangelistów. Jeśli się nie mylę, chyba Billy Graham to powiedział, ale nie jestem pewny. Który z tych znanych ewangelistów lat 80. powiedział, że tam na krzyżu, gdyby Jezus chciał, mógł wezwać na pomoc legiony swoich aniołów i nic nie powstrzymałoby ich. Ziemia mogła się stać zieloną chmurką we wszechświecie i nikt nie mógłby Bogu powiedzieć czegokolwiek. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Chcę brać, dawaj mi panie, chcę się uczyć, chcę od ciebie czerpać. Boża odpowiedź nie będzie karą, nie będzie ogniem z nieba, będzie czasem szykujące zaproszenia do stołu miłości, zaproszenia do wspólnego bycia na zawsze, do bycia, w którym wybaczenie oddzieli wszystko, do bycia, w którym wybaczenie łaska. Sprawią, że będę mógł zamieszkać w jego domu na zawsze. Jezus został wydany, by ja żył. Jedynym, co ma Jezus idąć pod górę, to Bóg i miłość do nas. I teraz wracając do naszego tekstu. Staje przed nim mama. Taka prawdziwa mama. Nie jego mama, oczywiście wiemy. Matka synów Zebedeuszowych, jak jest powiedziane. Staje mama. Reprezentująca nasze troski i ambicje, tak myślę tutaj, reprezentująca nasze metody załatwienia sprawy z Panem Bogiem, żeby, skoro już wierzę, to żeby mi się lepiej działo. Wtedy przystąpiła do Niego matka synów zebedeuszowych z synami swoimi. I złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A o niej rzekł, czego chcesz? Rzeczę mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Hmm. Czasem, kiedy rozmawiamy o modlitwie, myślimy, dlaczego Bóg czasem mówi nie. Tutaj jest jedna z odpowiedzi. Tutaj mamy światło w tej sprawie. To największe modlitewne nieporozumienie, jakie może być w twoim albo moim życiu, opisane dana nam jest od Ducha Świętego lekcja, abym ja i ty nie miał tego nieporozumienia. To jest największe nieporozumienie w modlitwie. My myślimy, że modlitwa jest tym, co chcemy, a modlitwa ma być tym, czy o to, co chce on. Modlitwa prawdziwa Modlitwa, której nauczył Jezus, nauczała tego, by się działo to, co chce Bóg. A myśmy gdzieś zrozumieli w jakimś miejscu po drodze, że modlitwa jest o to, co my chcemy, żeby się działo. I dlatego się chyba gubimy. Dlatego im bardziej to pojmuję, tym skuteczniej mogę się modlić. Jezus pokazuje nam to w Getsemane. Nasz sposób modlitwy jest czasem taki, że podsuwamy Bogu kartkę. Na której wypisane są nasze oczekiwania i ambicje, i mówimy: Podpisz się pod tym. No bo ja, a on chce coś zupełnie innego. Raczej nasza modlitwa ma być pustą kartką. In blanco pustą, tylko z naszym podpisem. A on tam napisze to, co chce. Nie każdemu dalibyście w życiu pustą kartkę ze swoim podpisem. Dobrze mówię? Ja nie myślę, że. Jakikolwiek przedsiębiorca, czy pastor, czy właściciel biura firmy, czy ty dałbyś komuś czystą kartkę z własnym podpiszem, jest na przykład pieczęciami, wszystkimi naszego kościoła. Masz czysto. wpiszę tam, co chcesz. Sproszenie się o problemy. Ale Bóg właśnie takiej postawy chce wobec Niego. Człowiek musi uwierzyć, że Bóg jest miłością. Co nie oznacza, że jest naiwny, co nie oznacza, że delikatnie obejdzie się z grzechem, co to, że Bóg jest miłością, nie oznacza, że z uśmiechem starego dziadka kiwa i mówi, Ach, ci młodzi. Nie. Bóg jest miłością, to oznacza, że cokolwiek się stanie, stanie się dla mojego dobra, bo go kocham, a on współdziała ku dobremu z tymi, którzy go kochają. On chce pustą kartkę z moim podpiszem, czy chcemy się tego dzisiaj uczyć? Czy chcemy dzisiaj, w czasie tego słowa, gdziekolwiek go słuchamy, czy tu, czy tam, w naszym sercu teraz przed Panem powiedzieć: Tak ci chcę wręczyć moje życie. On idzie walczyć o ich, czy o nich, o ich sprawy, on idzie walczyć o nich, a oni idąc z Nim w tej wędrówce pod górę ku Jerozolimie walczą o swoje. Tu nie są jedno z Nim w tej drodze, idą razem, i oni idzie w górę do Jerozolimy, i oni idą za Nim. Wydawałoby się, jaka fajna jedność. Tyle tylko, że On idzie coś zrobić dla nich. Oni idą załatwić coś dla siebie. I dlatego czasami, choć może wyglądać, że mamy jedność w kościele, możemy jej nie mieć. I w trudnym momencie możemy nie zdać egzaminu. W trudnym momencie możemy nie zauważyć tragedii bliźniego. W trudnym momencie możemy zapomnieć słowa przepraszam, wybaczam. Bo się okaże, że nie wszyscy idziemy w tym samym kierunku. To jest właściwy kierunek. Idą w tym samym kierunku, ale nie idą jako jedno. On idzie, oni idzą, oni idą. U marka proszą go sami. Gdybyśmy czytali synoptyka, synoptyczną Ewangelię Marka, tak? Tu prosi mama, ale to nie chodzi o to, ambicje i serce reprezentują nas. Może Marek nie znał wszystkich szczegółów. Taka mała różnica jest między tymi dwoma podaniami ewangelii ale gdzie oni chcą zasiadać chodzi tak naprawdę o to jakimi zobaczą ich ludzie chodzi o to jak mnie widzą chcą być na miejscu gdzie ludzie widzą ich wagę panie tego posadź po prawicy tego po lewicy w końcu starzy kumple bóg tak nie działa człowiek chce dla siebie miejsca i uznania ale nie wie że najlepsze miejsce ma dla niego Bóg. Ja chcę to wiedzieć. Jestem w tylu miejscach mojego życia egoistą, widzę to. W tylu miejscach boję się powiedzieć. Mówię, a czasem się boję powiedzieć: Panie, całkowicie tak, jak Ty chcesz, i chcę to w sobie przełamywać. Mam na myśli, czasami człowiek nie wie jeszcze, przed czym stanie. Czasami przychodzi chwila, kiedy na pierwszy rzut oka myślisz: Nie, nie dam rady. Panie, tak, jak Ty chcesz. Bo zawsze, wiecie, wiecie, dlaczego pycha przychodzi przed upadkiem? Bo pycha jest ślepa na Boże plany. Pycha jest ślepa, a jak idzie ślepy, to musi gdzieś wpaść do dziury. Tu w wersecie dwudziestym. Ona podchodzi i, i ciekawe słowo tam zauważyłem. Czytałem to i to mnie tak uderzyło. Zauważyliście słowo pokłon? Podchodzi oddaje pokłon. Taki rodzaj, nie wiem, uwielbianie ma nawet za zanim, zanim będę się modlić, jeszcze jest uwielbianie najpierw. Coś jak czasami w kościele. Mamy uwielbianie, a potem się modlimy. Jest uwielbianie. Religijne pozory już wtedy były modne. Łatwe są w życiu Twoim i moim. Mogę być, Panie Boże, tak religijny, jak chcesz. Byleby było, jak ja chcę. To ciągle nie jest chrześcijaństwo. Bóg w tym momencie przestaje być obiektem chwały, ale staje się pośrednikiem dla mojej chwały. Jezus. Syn Boży jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, aby mogli być zbawieni, a nie jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, aby człowiek mógł opływać w chwałę należną Bogu. On nie jest pośrednikiem dla mojej chwały, ale pośrednikiem dla mojego zbawienia. Nie takie jest pośrednictwo Jezusa. On tak blisko krzyża. A oni, my, ja, często tacy niegotowi, my w takich mrocznych czasach, a on tak słabo jest przez nas słyszany, i ten fragment dlatego tak bardzo proszę Boga, by był usłyszany przez nas zbór, przez nas, przeze mnie, żeby był usłyszany. Będą oglądać, rozmawiać, rozprawiać, kto jest najważniejszy, tak ważny. I będą tak patrzeć, patrzeć, aż w końcu słońce zgaśnie i twarz zasłoni i się okaże kto był najważniejszy w tym wszystkim taki ważny że układ słoneczny nie był w stanie tego normalnie znieść po krańce galaktyk tylko człowiek nie widzi panie wybacz mi kiedy o tym zapominam oto cię proszę i patrzę w Twoje słowo, widzę to, mimo to Pan daje jej dojść do słowa. Dla nas i dla przyszłości Kościoła, daje jej dojść do słowa. On wiedział, co ona powie, mógł powiedzieć: Kobieto, nawet tego nie mów. Pyta, czego chcesz? Wyraź się. Porównajmy nasze plany. Bo Bóg wie, czasami Bóg nie daje dojść do słowa. Porównajmy nasze plany. Jaki jest mój plan, jaki jest Twój? Słucham Cię. To wielki dzień, gdy mówimy, że chcemy tego, co On chce. Kiedy w końcu w nas się coś przełamuje i mówimy, poznaj mnie, zbadaj mnie, Panie, tak jak król Dawid. Panie, chcę, byś mi pokazał mnie takim, jakim jestem. Panie, moje plany odrzucam. Bo tu widać to porównanie tego, co On chce i co my chcemy. W końcu, tak naprawdę, to apostoł Paweł zrozumiał, gdzie jest prawdziwa chwała i chluba. To w końcu on napisze w Galacjan w szóstym rozdziale, czternasty werset. Zobaczmy go. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. W końcu doszło, musi dojść do nas. Musi dojść do nas ta prawda, aby już nigdy więcej nikt się nie spotkał. Szanowny Majestacie, że się obraziłeś. Abyśmy umieli mówić, potrafili mówić, przepraszam. Byśmy się zmieniali pod wpływem rąk garncarza, jako zbór, jako dzieci Boże, uczniowie Jezusa. I dwudziesty drugi werset, wracam do naszego tekstu. A Jezus odpowiadając, rzekł. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Niedawno brat Rafał z tego fragmentu pięknie tutaj usługiwał. Bóg coś chce nam powiedzieć. To jest takie miejsce, że nie możemy uwierzyć, że oni to mówią. Aż się wierzyć nie chce, że mówią, możemy. Oni nie widzą pełnego obrazu, tak jak my, my też byśmy powiedzieli, że możemy. I czasem mówimy, że możemy, bo inaczej widzimy nasze sprawy. My to widzimy w pewnej perspektywie historycznej też. Słowo Boże to przed nami wymalowało, więc się dziwimy, jak oni mogą powiedzieć, możemy. Czy człowiek może być pod czaszym króla, który wie, czym jest kielich, który bierze. Który ten kielich świadomie bierze, nikt mu życia nie zabiera. On to życie daje. To nie jest miejsce, gdzie człowiek coś od siebie mógłby dołożyć. Nie wiecie, o, nie wiecie, o co prosicie. A potem powiedział im, nie wiecie, o co prosicie. Ale kiedy wykonało się już wszystko, co się miało w tamtych dniach wykonać, to potem powie jeszcze tak: Ojcze, wybacz, wybacz im wszystkim. Dlaczego? Bo nie wiedzą, co. Czynią. To było o mnie, grzeszniku, którego mnie Bóg jak żebraka na śmietniku znalazł. Tak jak wielu z nas. Nie wiedząc co czynią. Nie wiemy, czego chcemy, co czynimy. Dlatego to słowo nas uczy: oto kielich, który wywoła krwawy pot na czole Jezusa, a człowiek, powie: ogrzemy. Kielich, który wolałby nie pić, ale weźnie go, bo taka jest wola ojca. On zawsze mówił, robił, czynił, jaka jest wola ojca. Kiedy coś mówił, to mówił: Niczego nie mówię, czego bym nie wziął od ojca. Albo mówił, jak napisano. Albo mówił, aby się wypełniło pismo. Zawsze to, co od ojca. W Mateusza w 26 rozdziale te potężne słowa, 39 werset: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie. Ten kielich minie, wszakże nie ty jako ja chcę, ale jako ty. A chwilę wcześniej ludzie mówili, my możemy. No, może nie chwilę, ale jakiś czas przed tym. Oto lekcja modlitwy. Prosić, by nie działo się to, co chce moja wola. Ale niech się twoja wola, panie, stanie. To jest ta lekcja modlitwy. Ilu z nas gotowych jest na tą lekcję? Ilu gotowych na rezygnację z oczekiwań? Pretensji, obwiniania, agresji, plotek. Musimy sobie zadać to pytanie: czy jestem gotowy, by odbyło się tarcie moich pragnień, mojego charakteru, abym został uformowany na podobieństwo Jezusa? Czy odważa się pragnę tego, co Ty pragniesz? To najwyższa szkoła modlitwy. Czy jestem na to, czy jestem na to gotowy? Już za niedługo będziemy mogli kontrolować nasze serca w modlitwie. Już dzisiaj wpisz sobie w swój kalendarz i oddziel od 22 do 27 marca. Nasz zbór wchodzi w post i modlitwę. Wielu z nas wejdzie w całkowity post. Codziennie o 6 rano będzie modlitwa. Codziennie wieczorem będziesz dostawał nauczanie Słowa Bożego przygotowane w modlitwie przez tych z nas, którzy się tego podejmiemy. My będziemy modlić się i pościć tutaj razem. Oczywiście to będzie jeszcze w ogłoszeniach, to nie jest ogłoszenie, ale już teraz mówię: to jest dobry czas, żeby badać siebie. Oni mówią, możemy, a on ich doprowadzi do miejsca, gdzie ich miłość, oddam chwałę. pewnego dnia. Chcę ja powiedzieć: tych dwóch ludzi, którzy mówią pewnie, że możemy, to nie są źli ludzie. To nie są jacyś dranie, źli ludzie, że jak mogli. To są ludzie, którzy tak jak my są uczniami, zmieniają się. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. Tu nie ma żadnej kary i zemsty. On idzie w kierunku krzyża. On wie, że oni nie mają pojęcia, o czym mówią. Poucza ich, nie moja to rzecz, lecz ojca mego. Innymi słowami, ja miejscówek nie rozdaję. Zbawienie jest darem od Ojca, który pociąga do domu i obdarza cię powołaniem. Na tobie, kimkolwiek jesteś i słyszysz, jest powołanie. Nigdy Bóg cię nie powołał, żebyś tylko chodził do kościoła, ale byś kościołem był. Jest coś do zrobienia w domu Ojca, tutaj, zanim wejdziemy do domu Ojca. Jest coś do zrobienia tutaj na ziemi. Jezus tu nic nie zmienił. Ten kielich mieli pić oni i inni, ale wyjaśnia im prawdę. Pewnego dnia Jakub z radością i pewnością odda życie za Pana, już w drugim roku. Męczeńsko poniesie, czy będzie spożywał z tego kielicha męczeństwa. Będzie pierwszym męczennikiem Kościoła. Jan będzie ostatnim. Odda życie w pracy dla Pana, odejdzie do domu ojca ponad 50 lat później. Będzie w miejscu kiedy będzie się wydawało, zesłany na wyspę Patmos, że wszystkie tamte chwile są już tylko wspomnieniem. Większość kościoła będzie zamęczona na śmierć, większość ludzi, których zna, zamęczona na śmierć, oddzielony od swojej wspólnoty. Oddzielony na wyspie, bez w internetu, komórek, bez żadnej możliwości wiedzy, czy w ogóle Kościół się utrzymał, czy wytrwał. Panie, co dalej? Jestem na Patmos, zagłoszenie Twojego słowa. To wtedy od tego samego Pana otrzyma najpiękniejsze widzenie, które dziś nazywamy czym? Objawienie świętego Jana. Cezar triumfuje, Rzym wydaje się niepokonany, Kościół wydaje się starty na proch i rozbity na zawsze. I wtedy Jan zacznie pisać i widziałem. I zobaczyłem, i zobaczy baranka, i zwycięstwo, i zobaczy chwałę, o jakiej nie śniło się nikomu, zobaczy przemijalność królew z ziemi, napisze jedno z najwspanialszych ksiąg dla Kościoła, zostawi nam objawienie, byśmy się nie bali i widzieli królestwo. Robert Light powiedział kiedyś, Jakub zmarł śmiercią męczeńską, Jan żył męczeńskim życiem, a gdy to usłyszało owych dziesięciu, Oburzyli się na dwóch braci. Teraz już wiemy, że nie powinni byli. Jezus wiedział, że oni wszyscy tego pragną. Ich oburzenie wynika nie z przejęcia stanem ich serca, ale z chęci tego samego miejsca, z chęci udzielić o co oni proszą, a nie w tym, że rozumią coś z tego, że coś jest nie tak. Łukasz odsłoni nam stan ich serc wszystkich. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, 22 do 27, gdy czytać będziemy prawdzie szyn człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje, mówi Jezus, wstrząśnięty do głębi. A 23 werset co nam odsłania? A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Echem. I powstał, mówi 24 werset, też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On, zagrzy... on zaś rzekł do nich, Coś im powiedział o królach narodów. Zaraz to przeczytam, ale jam pokażę nam go, jak w ten chyba najgorszy dzień ściąga szatę, przepasuje się i bierze w dłonie ich brudne nogi. Oto służba wybaczenia, służba milczenia, modlitwy i wspaniałych słów wiary. Oto lekcja dla kościoła. Czy Chce wejść w jego ślady. To powinienem posłuchać. 25 werset naszego tekstu. Wracamy do naszego tekstu. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie? Nie tak ma być między Wami. Nie tak ma być między Wami. Nie tak ma być między Wami. Duchu święty, usługuj nam. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym, mówi Jezus. Przywołuj ich do siebie, jakby chciał powiedzieć trwajcie wokół mnie, skupieni na Jezusie, słuchający Jezusa, naśladujący Go, władcy tego świata oceniają wielkość ilością sług, pierwszeństwem miejsc, ważnością tym, że są wipami. Królestwo Boże ma inne poglądy. Jeśli będziemy bardziej instytucją niż organizmem, to nie będziemy kościołem, który jest w ogóle potrzebny w Bielsku czy gdziekolwiek. Instytucji kościelno-religijnych jest dość. Uczniów jest mało, robotników jest mało. Kościół nie może uczyć się od Królew z ziemi być ważny, ich czas, królestw w ziemi przemija. Ale królestwo nasze nadchodzi. Dostajemy tu słowo, nie tak ma być. Między wami. A jak? Jeśli praktycznie nie będziemy słuchać słowa, a jedynie tak kazaniowo, religijnie, to możemy to czytać następne 20 lat, i nic do nas nie przemówi z tego, co dziś Duch Święty chce w ciebie włożyć. Nasza miłość niech służy, niech się nie pcha. Niech się posila nim, niech ratuje, niech ustępuje, niech się uczy milczeć. To czyni nas podobnymi do Boga, a świat czyni lepszym. Chcecie, żeby świat był lepszy przez Jezusa? To właśnie czyni ślad lepszym. Świat ma swoje pomysły, jak być lepszym, ale to jest to, co Kościół może dać. Inaczej, jeżeli nie będziemy temu posłuszni, to mogę wam prorokować. W cudzysłowie, to nie trzeba prorokować. Mogę wam powiedzieć, co będziemy widzieć. Będziecie widzieć chrześcijan występujących przeciwko sobie w świeckich sądach, jak Paweł pisał. Będziecie widzieć chrześcijan w sporach przeciwko sobie, walkach, obrazie, plotkach, nieodzywaniu się, niepodawaniu rąk. Będą ciebie w to chcieli wciągnąć. San diabeł przyprowadzi do ciebie jakąś parę gaci, która będzie ci chciała wsypać śmieci do ucha i wciągnąć cię w jakiś spór żebyś tylko nie naśladował tego, który szedł w górę w kierunku Golgoty. Bądźmy rzecznikami dobra, a najwyższym dobrem na świecie jest miłość i krzyż. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszym, mówi Jezus, niech będzie sługą waszym. To jest Boża recepta na pierwszeństwo i wielkość, której się muszę uczyć. Świat musiał to wyśmiać. My tego... Nie nauczymy się ani online, ani w kościelnej ławce. Tego się nauczymy, stosując to słowo i prosząc dziś Ducha Świętego, by je w nas włożył. Tego nie nauczę się, plotkując albo gorsząc. Tak nie robi sługa, tak świat się nie stanie lepszy. Powiem wam tak. Za wiele razy w życiu świat przeze mnie był gorszy. Był gorszy na drodze, kiedy jechałem samochodem. Był gorszy w domu, kiedy. Nie miałem szacunku dla swoich domowników. Był gorszy, kiedy może tobie coś powiedziałem i nawet do dziś o tym nie wiem, boś mi łaskawie wybaczył, był gorszy świat, bo nie zawsze chciałem być lepszym uczniem. To jest lekcja, której temat, ja sobie to tak wyobrażam, gdybym był artystą, malarzem, narysowałbym tą lekcję tak, że Jezus stoi przed tablicą i przez dziurawioną, przez gwóźdź ręką. Pisze temat, kto jest najważniejszy. Albo lepiej z dzisiejszego tekstu tytuł kazania: Ktokolwiek by chciał, znakiem zapytania, chcesz być ważny, choć w moje ślady. To proces rozczarowań ludźmi i umocniania powołania w Panu. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i odnalazł życie swoje na okup za wielu. Za chwilę już. Nie będziemy już czytać. Powoli dochodzę do końca dzisiejszego słowa. Ale za chwilę w 29, 34 wersecie w domu sobie zobaczcie. Fragmentu, z którego dziś czytałem, Jezus uzdrowi dwóch ślepców, wskazując na potrzeby i tych, których nie zauważamy, walcząc o swoje miejsca, nie widzielibyśmy tych ślepców. On chodzi gdzie na krzyż, zobaczy ich i uzdrowi ich. I po drodze wiele jeszcze uczyni, idąc za Nim. Rozglądamy się za. Tym, kto z nas jest ważniejszy, czy za potrzebami innych. Hucąc się, kto większy, nie zobaczymy potrzeb tego miasta. Potrzeb kogoś, kto przyjdzie tu i wyjdzie stąd. Adonairom Jackson, Niezwykły misjonarz. Człowiek, który pokazał mi, kiedy czytałem jego życiorys, że czasem audiencja przed Bożym Tronem u Króla Chwały Otrwa w miejscu, gdzie są wszy, pluskwy, bieda, choroby. Ale on w takim miejscu stanął przed Królem Chwały. Utrzymał audiencję u Króla Chwały i zmienił rzeczywistość okolicy, do której go powołał Bóg. Adonai Romjatsom, jeżeli chcielibyście więcej o nim wiedzieć, jest taka piękna książka. Nawet po polsku została wydana. Adonai Romjatsom, kierunek Birma. Kierunek Birma, to jest tytuł tej książki. Powiedział o służbie takie słowa: Chcę go zacytować: Nie ma zwycięstwa bez cierpienia. Jeśli odniosłeś sukces bez cierpienia, to znaczy, że ktoś cierpiał za to przed tobą. Jeśli cierpisz bez zwycięstwa, to znaczy, że zwycięży ten, kto przejmie to po tobie. Ale nie ma zwycięstwa bez cierpienia, powołania, zmieniania siebie. Inny jego cytat, który bardzo mnie poruszył, Człowiek, który zdobył wielu ludzi dla pana, wolę nasz jeden pokoik w Rangun niż sześć w Bostonie. Nie zostawię Birmy, dopóki nie zasiejemy tu przesłania o krzyżu na zawsze. Kiedy kończył swoją służbę, zostały za nim groby bliskich. Pochował dwie żony. Zmarł. Wdową po nim była jego trzecia żona. Pochował kilkoro własnych dzieci, które umierały mu w trudach służby misyjnej i chorobach. Sam nawet nie dotarł do domu po swojej służbie. Odszedł do domu ojca w Zatoce Bengalskiej, zmarł na statku, nigdy nie dotarłszy z potem do domu, do Bostonu. Miał jechać odpocząć od służby na zasłużaną rentę czy emeryturę, byśmy powiedzieli dzisiaj. Kiedy zaczynał swoją służbę, modlił się, Boże, daj mi chociaż stu ludzi. Daj mi tu chociaż stu ludzi, to będę czuł, że moje powołanie daje mi radość i sens. Bóg niestety nie wysłuchał jego modlitwy i nie dał mu stu osób. Pozwolił mu założyć ponad sto zborów i przyprowadzić do Pana ponad osiem tysięcy ludzi w Birmie. Chciałbym się teraz z wami modlić. Powstańmy. Chcę was, bracia i siostry, abyśmy się skupili na Panu. Pamiętacie uzdrowienie teściowej Piotra? Nie będziemy oczywiście czytać, teraz się będziemy modlić. Jak ktoś z was nie pamięta tego fragmentu, niech sobie zobaczy w domu, bo to pokazuje bardzo to, o co naprawdę dzisiaj prosimy Pana. Może teraz chcesz stanąć i powiedzieć Jezu. Podnieś mnie, Panie mój, Zbawicielu. Podnieś mnie do służby. Podnieś mnie z mojej nerwowości. Podnieś mój dom z upadku. Podnieś mnie z choroby. Podnieś mnie z tego, co mnie niszczy. Modlisz się, podnieś mnie, Jezu. Coś wam powiem, zobacz, co się dzieje dalej. Tylko cytuję, nie szukajcie tego teraz. Znajdziecie sobie w domu, nawet wam powiem. Marka, pierwszy rozdział, 31 werset. I przystąpiwszy do chorej teściowej Piotra przyszedł. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją. Chcesz, żeby cię Pan podniósł? To ci powiem, co się stało dalej. I opuściła ją gorączka i usługiwała im. Pan cię podniesie, abyś służył. Pan mnie podniesie, abym służył, nie po to, bym był ważny. Historia życia chrześcijanina w jednym wersecie w Ewangelii Marka, który wam przeczytałem. Jeden werset, Marka 1,31. Cała historia Twojego i mojego chrześcijańskiego życia. Przyjście Pana, dotknięcie przez Pana, podniesienie, uzdrowienie, usługiwanie. I nie ma żadnej gwiazdki, by niepotrzebne skreślić. Wszystko to, Jezus, chce byśmy przeżyli. Chcę mu służyć, a Ty? Panie, stajemy jako Twój zbór przed Tobą teraz. Panie, nikt z nas, właściwie, ze wstydu nie miałby prawa cokolwiek powiedzieć. Ale dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za to, że to właśnie Twoje Słowo zachęca nas, że kiedy Duch Święty pokazuje nam prawdę o nas, mamy przyjść do Ciebie z tym, mamy Ci to powiedzieć wyznać. Ty dajesz cud od nowy serca i nie chcemy tam wracać, gdzie było wszystko to, co Ciebie zasmuciło, skrzywdziło, gdzie było wszystko to, przez co Golgota była czym była. Dziękuję Ci dzisiaj za to, Panie, i proszę Cię, dotknij dziś każdego, kto dopuścił do siebie dzisiaj usługę Ducha Świętego. Nie jakieś ludzkie słowo, ale dziękuję Ci za cud słowa Bożego. Prowadź nas z tym słowem dziś do domu, aby usługiwało w nas dla Twojej chwały, Zbawicielu. Dziękujemy Ci. Chcę, aby we mnie trwało Twoje uwielbianie i chcę Ci służyć we wszystkim, kochany Zbawco. Amen.